Drodzy internauci, chciałbym zaprosić do refleksji nad Słowem Bożym. Znajdziemy je w naszej książce, przewodniku po każdym dniu, czyli z Biblią na co dzień. Dzisiejszy dzień proponuje takie dosyć niezwykłe słowa. Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki. To słowa z księgi proroka Izajasza. Oraz jako odpowiedź na te słowa z Nowego Testamentu, fragment z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian, z 5 rozdziału. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. Moi drodzy, mamy piękną jesień, taka niezwykła pora roku, ciepła. Warto było czekać na te dni. Ale z drugiej strony możemy powiedzieć, że ta jesień nam też przypomina o czymś, nad czym nie chcielibyśmy myśleć, co chcielibyśmy jakoś tam odsunąć. O czym? No, o tym, iż przemijamy. Każdy dzień, widzimy to już późnym latem, widzimy to jesienią, staje się coraz krótszy. Noc dłuższa. Przemijamy. Dawno temu Andreas Gryphius pisał taką pieśń, która jest pewnego rodzaju odpowiedzią na Boże Słowo. Wspaniałość naszej ziemi na proch i dym się zmieni. Przeminie wszechświat ten. Co nas na ziemi cieszy, to nie są wieczne rzeczy. Przeminą jako lekki sen. To nasze ludzkie doświadczenie. Czy się nam podoba, czy nie, przemijamy. A na końcu zawsze jest śmierć. Smutna prawda, ale czy gdy spotykamy się tu w Kościele, gdy chwytamy do swoich rąk Biblię, gdy czytamy Boże Słowo, gdy rozmyślamy również nad tym dzisiejszym hasłem, to przecież to nie jest koniec zwiastowania. Po naszemu, po chrześcijańsku, to jest początek. Bo słyszymy, iż Pan zniszczy śmierć na wieki. To jest nasza chrześcijańska nadzieja wiary. To, co śmiertelne, zostanie wchłonięte przez życie. Nowe życie, pełnię życia z Wszechmogącym Bogiem. Gdy już przed paru laty kończyliśmy śpiewnik pogrzebowy w grupie paru księży, to miałem napisać taki wstęp i zastanawiałem się, jaki tekst dać właśnie do takiej, a nie innej książki. I przyszedł mi do głowy tekst, który brzmi następująco. Jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. To jest chrześcijańska odpowiedź na przemijanie, na śmierć, na rzeczy ostateczne. To, co śmiertelne, zostanie wchłonięte przez życie, które daje Bóg. Amen.